Witam Was serdecznie w, tak mi się wydaje, oczekiwanym poradniku do wymian. Żeby umilić komuś wejście do gry, pod koniec odcinka będzie giveaway na białe zomby, czyli naprawdę bardzo fajne oponki, ale najpierw opowiem, jak to wszystko działa. W dzisiejszym odcinku pokażę m.in. jak sprzedać dynię oraz jak zdobyć feneka, czyli chyba najpopularniejsze pytania ostatnimi czasy. Teraz już będę miał gdzie Was odsyłać, tak więc bez przedłużania. Pierwszą oraz podstawową sprawą jest to, że musicie mieć odblokowane wymiany. Jeżeli kupiliście gierkę przed free-to-play, to problem z głowy. Natomiast jeżeli skorzystaliście, że Rocket przeszedł na free-to-play, to niestety musicie zakupić pakiet, który posiada minimum 500 kredytów. Może to być pakiet startowy, mogą być to po prostu kredyty. Chyba kosztują obecnie 19 zł, dlatego nie jest to na pewno duża kwota, a przede wszystkim jest dużo niższa od ceny gry, jaka była przed przejściem na model free-to-play. No i na upartego potem na przykład po sprzedaży dyni możecie sprzedać swoje kredyty, na czym w zasadzie wyjdziecie nawet na plus. Czy to przynajmniej Wam się to na pewno zwróci? No więc tak, tutaj jeszcze chciałbym na szybko dorzucić kolejną podstawową informację. Otóż nie można się wymieniać pomiędzy platformami, dlatego jeżeli jedna osoba gra na przykład na Xboxie, druga na PC, a trzecia na PS4, to żaden z graczy nie będzie w stanie się zaprosić nawet do wymiany. Aczkolwiek pomiędzy wersją gry na Epic Games oraz na Steamie nie ma żadnego problemu, aby się wymieniać. No dobra, wiemy, jak to działa, ale teraz gdzie znaleźć chętnych do wymiany? Na początku chciałbym wspomnieć o naszym Discordzie, na którego Was oczywiście serdecznie zapraszam, na którym jest właśnie kanał przeznaczony do wymian. Tam po prostu możecie się potradować. Na pewno na jakieś specyficzne itemki będzie trudno upolować, ale i tak polecam i zapraszam serdecznie. Link w opisie. Jeszcze na szybko wspomnę, że oczywiście możecie się wymieniać z graczami, z którymi po prostu graliście w spotkaniu. Możecie im to zaproponować. Może akurat ktoś się zgodzi, aczkolwiek na rankedach, nie wiem czy na każdym poziomie, ale przynajmniej na wyższym, nikt tego nie pisze, dlatego polecam do tego rozwiązanie casuale. Prawdę mówiąc, ja bym wybrał po prostu nasz serwer na Discordzie. No i trzecie rozwiązanie, które myślę jest najbardziej optymalne, zwłaszcza jeżeli szukacie jakiegoś konkretnego przedmiotu, to jest strona Rocket League Garage. Strona ta, żeby to tak trochę zobrazować, działa jak Allegro czy też OLX. Możecie tutaj przeglądać oferty innych graczy oraz wystawić swoją. Pamiętajcie jedynie, żeby zaznaczyć swoją platformę, ponieważ inaczej może być nici z wymiany. No i teraz nadszedł czas na kolejną bardzo ważną sprawę. Skąd brać ceny przedmiotów, skąd wiedzieć, co ile jest warte. Otóż podstawowym miejscem, na którym możecie sobie sprawdzać ceny każdego przedmiotu, jest Rocket League Insider. Jest to zdecydowanie najwiarygodniejsza strona tego typu. Pamiętajcie jednak, że zwłaszcza w przypadku droższych przedmiotów, warto się upewnić i zerknąć na przykład na oferty na Rocket League Garage, za ile inni gracze wystawiają dane przedmioty, ponieważ ceny na Rocket League Insider zawsze mogą być nieaktualne, no i zwykle są mimo wszystko trochę zawyżone, zwłaszcza te górne półki, no i mają czasami szeroki zakres ceny. Aha, wszystkie linki do stron dzisiaj wymienionych na odcinku oczywiście daję w opisie. No i co? Chyba została nam ostatnia opcja na zakup, czy też w przyszłości prawdopodobnie sprzedaż przedmiotów za prawdziwą gotówkę. Tutaj moim przykładem będzie oczywiście RL Exchange, ponieważ zwyczajnie z tą stroną współpracuję. Natomiast jeszcze przed naszym partnerstwem postanowiłem posprawdzać opinie, posprawdzać ceny. Oczywiście możecie to zrobić sami, ale wiadomo, nikogo nie zmuszam, żebyście mnie tutaj nie atakowali potem. Myślę, że najlepszym przedstawieniem stron tego typu będzie po prostu test, dlatego ja zaraz zakupię kredyty oraz pokażę, jak to wszystko wygląda. No dobra, jesteśmy już na stronie RL Exchange, zakładka kup przedmioty Rocket League. Na samym początku musimy wybrać naszą platformę, w moim przypadku to będzie Steam. Tutaj po prawej stronie macie kod twórcy, ja oczywiście zachęcam Was do użycia kodu EDEK, jednakże swojego chyba nie mogę po prostu użyć, o, nie możesz użyć własnego kodu twórcy, dlatego użyjemy jakiegoś innego. Pisałem Fusiura, ponieważ po prostu wiem, że też współpracuję z tą stroną. No i ja po prostu zakupię chyba 1000 kredytów, ponieważ zakup kredytów jest czymś, co się akurat wyróżnia, ponieważ tylko i wyłącznie w tym przypadku musicie dać w zamian jakiś przedmiot. No po prostu nie można dać kredytów i nie otrzymać za to nic. W przypadku innych przedmiotów możecie na przykład otrzymać białego feneka i w zamian po prostu nie dać nic i trade może dojść do skutku. W przypadku kredytów, jak sami zresztą zobaczycie, muszę dać jakikolwiek itemek, który nic nie jest warty. Dlatego już klikamy kup teraz. Jak widzicie, tutaj jest pokazana zniżka 22 centy, czyli w sumie taka złotóweczka niecała, ale oczywiście nie jest to na jakiejś super dużej kwocie. Nie wiem do końca, co to jest płatność G2A Pay, ale co tam. Aha, jeszcze musimy wprowadzić Steam ID Custom URL. Oczywiście, żeby to zrobić, musimy się udać na Steama. Wchodzimy w wyświetl mój profil, edytuj profil i tutaj macie do skopiowania swój link. Także ja tutaj wklejam. Oczywiście w przypadku innych platform, czy to Epic Games, zapewne będziecie musieli podać swoje Epic ID. W przypadku konsoli po prostu swój nick na konsoli, ale to myślę nie będzie stanowiło problemu,
dlatego ja przychodzę do Kup Teraz. No i jest płatność blikiem, no ja to po prostu wybiorę, bo jest to dla mnie najwygodniejsza opcja. Jak widzicie, macie tutaj już kwotę zamienioną na złotówki, dlatego macie oczywiście podgląd i nas wyrzuca na oficjalną stronę z blika. No i okej, zapłaciłem, można teraz kliknąć wróć do sklepu, zakładka go to order, czyli idź do zamówienia, nie wiem dlaczego to jest akurat po angielsku, ale co tam. Tutaj macie informację, ile może zająć przygotowanie zakupu, tutaj jest szacunek, ile to prawdopodobnie zajmie. Jest informacja, że przy pomocy tego przycisku będzie można odebrać przedmioty, no i dostaniemy informację mailem, kiedy przedmioty będą gotowe do odbioru, dlatego ja teraz się ucinam i wracamy prawdopodobnie, jak już dostanę tego maila. No dobra, już jakiś czas temu otrzymałem maila, że moje zamówienie jest już gotowe do odbioru, dlatego wchodzimy w zakładkę moje zamówienia, klikamy gotowe, czyli tutaj, i klikamy opcję odbierz przedmioty, ale jeszcze zanim to kliknę, to powiem, jeżeli ktoś gra na Xboxie, czy też na PS4, to wygląda inaczej, ponieważ zamiast takiego przycisku i zamiast generalnie oczekiwania w ten sposób, to strona, jakiś użytkownik ze strony, pracownik doda was do znajomych na tej platformie i was zaprosi po prostu w momencie, kiedy miał dany przedmiot. Na odbiór macie bodajże 30 dni. Jest to taki czas, w którym musicie po prostu być kiedyś na konsoli i się dogadać ze sprzedającym. Ja już klikam odbierz przedmioty i przechodzimy chyba do gierki. Postępuj zgodnie z instrukcją. Launch Rocket League. Potem trzeba dołączyć do party. Steam Client Bootstrapper. Nie wiem co to jest, ale kliknijmy. To chyba po prostu uruchamia od razu Rocket League. No i okej. Teraz widzicie, zostałem zaproszony przez bota. Ja muszę dać jakiś przedmiot, dlatego dam na przykład taką czapkę. No i w zasadzie to tyle. Tak to szybko działa. Dajemy gotowość. Szczerze mówiąc, szybciej mnie zaprosił niż się spodziewałem i się nie spodziewałem przede wszystkim, że od razu mnie doda do party. O nie, kiknął mnie brutalnie, dlatego jednak, no, jakość usługi niesympatyczna. Nie no, oczywiście żartuję. Naprawdę poszło sprawnie. No dobra, i doszliśmy do obiecanego giveawaya. Link do niego znajduje się w opisie. Jest to giveaway na stronie RL Exchange, ale jest on tak zrobiony, że tylko i wyłącznie z tego linku, który właśnie jest pod odcinkiem, można dołączyć. Dlatego będą zdecydowanie większe szanse na wygranie, ponieważ tylko osoby z pod tego odcinka w zasadzie będą mogły wziąć udział. Generalnie wszystko, co musicie zrobić, to się zalogować na swoje konto, czy tam jak nie macie konta, to je założyć, ale to jest kwestia chyba 30 sekund. No i tutaj macie do wyboru. Dołącz do serwera Discord. To po prostu jest nasze zaproszenie na nasz Discord, na który oczywiście was zapraszam. Za to dostaniecie 2 punkty. Za odwiedzanie Rocket League codziennie też dostaniecie punkty. Jak widzicie, ja mogę odebrać, bo dzisiaj już byłem. Za 11 godzin mogę jeszcze raz odebrać punkt. Jest też, znajdź ukryty w filmiku specjalny kod. Czyli po prostu w dzisiejszym filmie, w jakimś tam momencie ukryłem kod, który musicie tutaj wpisać. Nie wiem, kiedy go pokażę. Tutaj od razu mówię, że jest opcja, żeby złożyć zamówienie za co najmniej taką kwotę, to musicie to kliknąć tutaj i w tym momencie dopiero złożyć jakieś zamówienie chyba. A nie, chociaż ja złożyłem zamówienie i wystarczy to zrobić kiedykolwiek, po prostu dodajcie swoje kredyty. Kurczę, tyle tych biletów zdobyłem, że jeszcze się okaże, że ja to wygram, bo składałem zamówienie wcześniej na stronie, ale no. Aha, jedna ważna sprawa, jeżeli wygra ktoś, kto nie ma odblokowanych trade'ów, czyli nie zakupił jeszcze 500 kredytów albo nie zakupił po prostu gry, to będzie miał dwie opcje. Pierwsza to będzie po prostu odblokowanie trade'ów za 19 zł, co naprawdę mu się opłaca, ponieważ białe zomby są warte zdecydowanie więcej i może po prostu po odblokowaniu rynku posiadać kredyty, dostać zomby z giveawaya i je sprzedać, ale jeżeli będzie uparty, to oczywiście nikogo nie zmuszam do zakupu. Może zdecydować, że po prostu chce dostać pakiet startowy czy też 500 kredytów i ja wtedy mu zakupię taki pakiet. W zamian za to po prostu nie dostanie białych zomb. Tak to powiedziałem, żeby było jasność, że każdy ma szansę wygrać. Nie trzeba mieć nawet odblokowanych trade'ów, ale to już będzie wasza decyzja. Dobra, kod to jest po prostu zomba z dużych liter. Bardzo ważne, żeby to napisać dużymi literami, bo inaczej wam nie zaliczy. No i dostaliśmy punkty. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zapraszam również do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Elo, elo.